Masakra, jak zimno, zaraz mi ręce upadną, palce odpadną i w ogóle wszystko mi odpadnie. No co za pogoda. Zuzia, nie przesadzasz? Zobacz, jak jest pięknie. Te wszystkie płatki śniegu i ten lekki chłodek. Dziewczyny, nie martw się rozczulać. Święta idą, trzeba zacząć przygotowania. Na szczęście zrobiłam idealną listę idealnych świąt. Śnieg, prezenty, jedzenie. O tak, dużo jedzenia. Ale od początku. Bye.
się robi przy tym śpiewaniu. Ale przed nami jeszcze tyle pracy. Nie zdążymy tego zrobić. Zostały okna, dywany i podłogi. Kto to za nas zrobi? Daj spokój. Posłuchajmy lepiej jakiś kolęd. Masakra! Jak ja nienawidzę tego całego sprzątania. Trzeba zmywać okna, podłogi, jeszcze powyciągać, nie wiem, zwykłe skarpetki zza szafy. Po co to komu? Nie mogą tego za nas zrobić rodzice? Nie, nie mogą, Zuzia. Ach. Posprzątane, aż lśni. Teraz tylko czekamy na tego jedynego gościa. A przygotowałaś chociaż dla niego jakieś smakołyki? Pewnie będzie bardzo zmęczony długą drogą. Pogrzało was? Gość ma nadwagę, a wy go chcecie jeszcze dokarmiać? Do nas.
Wyjątkowego gościa. Thank you.
prostu iść spać? Zuzia, weź ty się ogarnij i napij Coca-Colki. To ci dobrze zrobi. La 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 la. Ja to uwielbiam, święta. Wtedy można się przytulać i całować, a ja tak lubię się przytulać. I może znajdę tego jedynego chłopca, który przyjmie te moje wszystkie przytulaski? Oj, Ola, ta jak zwykle myślami w chmurach. Już nie mogę się doczekać.
że braknie słów i więcej mi nie trzeba nic, gdy z kimś bliskim można być. Kiedy mamy siebie, czego jeszcze bym miała chcieć? Kiedy mamy siebie, troski idą precz, przychodzi ze w taki dzień, spełnią się wszystkie sny. Nie wystarczy się nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne. A czasem po prostu warto wrzucić na luz. Właśnie. Mamo, tato, może rzeczywiście czasem warto wrzucić na luz? Niech błyśnie pierwsza gwiazda i żeby wszystko, co było dla nas ważne, nie straciło znaczenia. Wszystko będzie jasne, światło jakby więcej w nas.
ale zanim skończymy, chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim naszemu cudownemu chórowi. Już na poprzednim koncercie dziękowałam bardzo. Jeszcze raz wam podziękuję, bo mamy bardzo zapracowany czas ostatnio, a daliśmy radę przygotować ten koncert i myślę, że chyba się podobał. To... to wszystko nie udałoby się tak pięknie, gdyby nie nasi goście, nasi wspaniali muzycy na instrumentach klawiszowych Piotr Kratkowski. Na gitarze elektrycznej Błażej Kucman. Na gitarze basowej Maciej Krzemiński. I perkusja Tomasz Boćkowski. Ponadto za sceną chowają się ci, którzy stworzyli tą piękną dekorację, którzy przyprowadzali dzieci, karmili je i pilnowali. Pokażcie się, co? No. Sylwia Szukowicz, Agnieszka Kowalska, tam gdzieś jest jeszcze Paulina Wączka, jest tata Łukasz Kowalski, jest dużo, dużo osób, które faktycznie pomagały przy tym przedsięwzięciu, ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie mieli gdzie tego wszystkiego realizować, gdyby nie wsparcie naszej pani dyrektor Centrum Kultury, którą poproszę tutaj jako gospodarza tego miejsca. Szanowni Państwo, to ja jestem wdzięczna, że mamy taką wspaniałą młodzież i dzieciaków. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich, bo to jest drugi koncert i wyszło im rewelacyjnie. A to, że oni są tacy wspaniali, to zasługa niezwykłej Karoliny Kornas, dla której myślę, że... Rodzice, wam również serdecznie dziękuję, bo nasz chór ma już 100 uczestników, także w zeszłym roku było 70, teraz jest 100. Gdyby nie wasza pomoc, nie dalibyśmy rady tego wszystkiego tutaj sami zorganizować. A szczególnie ciepło chciałabym podziękować Sylwii Szutowicz, która zawsze się angażuje w nasze działania, i pani Agnieszce Kowalskiej. Serdecznie chciałam podziękować pani Agacie sobie, od której to wszystko się właściwie zaczęło. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze jedną niespodziankę, ale żeby ta niespodzianka się pojawiła, to musimy krzyczeć, klaskać, tupać i w ogóle zrobić dużo hałasu. Damy radę? Anielskie głosy mnie tutaj zwiodły. Jak wy się nazywacie? Pasjonatka! Pasjonatka. Ja już chyba kiedyś u was byłem, co? A grzeczne dzieci były. Nie były grzeczne. O, to ja chyba sobie stąd idę. To były dzieci grzeczne? Zasłużyły na prezenty? No to kochani, przynoszę wam słodkie podarunki na początku tej drogi adwentowej, a przyjdę do was jeszcze w tym roku zapewne. Będę was obserwował, czy jesteście grzeczne, czy tak sprzątacie, jak w tych piosenkach śpiewacie. I wcale taki otyły nie jestem. Wszystkiego dobrego na te święta i nadchodzący czas.
No i myślę, że zaśpiewamy ci Mikołaju piosenkę. Co wy na to? 100 lat, nie może być. Trzy piękne niewiasty, które zrobiły to naprawdę pięknie aktorsko. Ola Skórka, Julia Maruk i Zuzia Samczyk.